Kuba, dlaczego zdecydowałeś się na film z Amazon Prime? To pytanie pewnie pada dziś często, ale to jest zaskakujące, bo bardzo strzeżesz swojego życia prywatnego. Ja myślę, że w głównej mierze też trochę taki czynnik, który miał wpływ na moją decyzję, to na pewno to, że zakończyłem po prostu swoją karierę i chciałem też trochę podsumować ten taki swój etap i zobrazować to. A dlaczego dodatkowo się zdecydowałem? Po w sumie książce, którą wydaliśmy w 2016, doszedłem do wniosku, że po najzwyczajniej w świecie może to pomóc komuś i jakby zainspirować, bo miałem naprawdę bardzo dużo pozytywnych informacji po książce i jeżeli chociaż będzie po tym filmie jedna osoba, która się zainspiruje i która w jakimś sensie jej to pomoże w życiu, to już będzie dla mnie duży sukces. A czego chciałeś uniknąć w tym filmie, żeby coś się nie pojawiło? I czy były takie rzeczy? Wiesz co, najlepsze, że nie było takich rzeczy, których chciałem uniknąć. Jakby też staraliśmy się nie unikać ciężkich tematów, bo to chyba też o to w tym wszystkim chodzi. Kuba, wiele osób zastanawia się, dlaczego piłkarze są tak dobrze nagradzani, a ludzie z pozostałych dyscyplin nie. Z czego to wynika, jak myślisz? Z czego to wynika? No ja myślę, że też nie jestem raz z odpowiednią osobą, żeby tam oceniać i zaglądać komuś do kieszeni. Na pewno trochę z popularności, myślę, to taki jest dość ważny czynnik, ale ja osobiście wspieram i kibicuję każdemu sportowcowi, bo wiem, że to naprawdę wymaga ogromnego wysiłku i to jest każdy sportowiec, w sumie nie tylko, ale każdy człowiek, żeby osiągać sukcesy, to naprawdę musi się bardzo poświęcić i do tego też ponieść wiele wyrzeczeń. To mam do Ciebie ostatnie pytanie. Jaka relacja jest pomiędzy Tobą a Robertem Lewandowskim i czy w ogóle istnieje jakaś relacja między Wami? Wiesz co, ta relacja się nie zmienia od paru lat. Oczywiście, że teraz jesteśmy bardziej dorośli i myślę, że to też pokazuje, że mamy inne spojrzenie na pewne rzeczy, które się wydarzyły, ale to też nie chcę mówić tego, co jest w filmie. Myślę, że to jest fajnie tam pokazane ale jeżeli mam mówić, to nie zmieniła się za bardzo. Czyli jest nijaka czy serdeczna? Znaczy, nie jest tak, że my do siebie dzwonimy, nie jesteśmy, wiesz, w kontakcie i tak dalej, natomiast myślę, że jest taka po prostu, jak się będziemy pewnie widzieć, to się poznamy. Okej, dziękuję bardzo.